Nazywam się Paweł Warszyński. Dzisiaj opowiem Wam kilka historii. Na co dzień pracuję w Allegro. Całkiem niedawno się zorientowałem, że pyknęło mi 15 lat zawodowej pracy jako programista. I dzisiaj troszeczkę opowiemy sobie o tej perspektywie długofalowej. Czyli właściwie, co zostaje w naszej głowie po nastu latach programowania. I to są różne historie właściwie. I to są też takie historie, których nie przeczytacie w książkach o programowaniu. To są naprawdę takie historie, których nie przeczytacie w książkach o programowaniu. Ale żeby zacząć, zróbmy mały wstęp teoretyczny. Bo właściwie to, jak się uczymy i to, co zostaje w naszych głowach, jest bardzo podobne do tego, jak było w książce W głowie się nie mieści. Właściwie ten film W głowie się nie mieści miał pewne podstawy psychologiczne i dlatego tak dobrze obrazuje to, jak się uczymy. I kluczowe w tym wszystkim jest to, że właściwie to, co widzimy, to, czego się uczymy przez całe nasze życie, to są te nasze kuleczki, które zbieramy w naszej głowie, one są w różnych kolumnach, w różny sposób je klasyfikujemy, ale w pewnym momencie, i to jest tak w okolicy 4., 5. roku naszej kariery, zaczynamy się orientować, że to, od czego zaczynaliśmy i czego nie używaliśmy przez pewien czas, zaczyna nam uciekać. Bo tak naprawdę w naszej głowie cały czas są takie małe ludziki, które chodzą i patrzą, o, Python nie używałem przez 4 lata. Dobra, może już nie potrzebuję. I zaczynamy się zastanawiać, co zostaje w głowie sprzed 8 lat, 10 lat, 13 lat. I orientujemy się, że właściwie to są takie bardzo istotne kulki, które nas zmieniły, które wpłynęły na to, jak myślimy, jak programujemy. To są często paradygmaty programowania, ale też mocne historie, które nas rzuciły na ziemię, ale potem potrafiliśmy wyjść z tego cali. I te historie często są różnokolorowe, tak jak w tym filmie. Czyli są historie, gdzie rzeczywiście coś nam skopało tyłek, ale potem wiedzieliśmy, że już więcej tak nie zrobię. No bo każda historia tak naprawdę negatywna to jest nic innego jak informacja zwrotna, że tak więcej nie będę postępować. Ale były też takie historie jak tutaj, koloru zielonego, czyli takie ohydy, gdzie zacząłem jakąś architekturę i powiedziałem nigdy więcej. Oczywiście wiemy, że te nasze nigdy więcej zawsze się kończy tym, że po jakimś czasie architektura zawsze wygląda tak samo, ale to są tego typu historie. Czyli mówiąc krótko, to, co jest w naszej głowie, to jest to, czym się zajmowaliśmy w ostatnich 3, 4, 5 latach. A to, co jest sprzed 8 lat, 10 lat, 15 lat, to są takie bardzo mocne, kolorowe historie, które na nas wpłynęły. I to, co jest po lewej stronie, czysto psychologicznie, nazywamy naszą specjalizacją, którą możemy zmieniać w trakcie naszej pracy. A to, co jest po prawej stronie, to jest mądrość. I tym się często różni zatrudnienie seniora od mida, że zatrudniamy seniora nie tylko dlatego, że wiemy, że on ogarnia język programowania, ale ktoś już zapłacił za jego pomyłki. I liczymy na to, że w pewnym momencie on powie: hej, ja już tu byłem, nie idźmy tą drogą. Tutaj coś nie działa. I ja dzisiaj z przyjemnością, albo może z pewnymi też obawami, opowiem o moich 6 historiach. I te historie, część z nich będzie kopać, mówiąc krótko. Część z nich będzie motywować, ale będą też ludzie, którzy mnie inspirowali, o których też z przyjemnością opowiem. I to są moje historie, które dzisiaj Wam opowiem. Więc zaczynamy. I oczywiście wszelkie podobieństwa do prawdziwych postaci zdarzeń jest wyłącznie przypadkowa. Dobra, okej, to jedziemy. Pierwsza historia, kto zna tylko młotek, i te osoby, które znają to powiedzenie, pewnie wiedzą, jak to powiedzenie się kończy. Ale przedstawmy Wam zespół. 3 osoby i do zespołu dołącza senior BIPCO developer. BIPCO jest nazwą technologii, ja celowo ją trochę wymyśliłem, żeby nie zdradzać jakiej, bo nie chcę obwiniać technologii. Ale istotne jest, że to był senior. To była taka osoba z autorytetem, która jak się pojawiła, to rzeczywiście wzbudzała zaufanie w koszuli, w spodniach i tak dalej. Wiadomo, wzbudziła autorytet. I my w tamtym czasie mieliśmy zrobić prosty system, który powoduje, że w dużym skrócie jest związany z ofertą. I dla przykładu mamy usługę pierwszą, usługę drugą. One będą ze sobą rozmawiać podczas tej części prezentacji. Tych usług było więcej, ale dla uproszczenia będę pokazywać na dwóch. I w momencie Piotr, czyli nasz senior BIPCO developer, mówi: hej, panowie, słuchajcie, bo między usługą pierwszą a usługą drugą jest taka przestrzeń niczyja. No to może, ponieważ Enterprise Integration Pattern, ponieważ model kanoniczny, kto słyszał o modelu kanonicznym?
Dobra, kilka osób podniosło rękę. Dobra, ponieważ model kanoniczny, to włóżmy coś pomiędzy te dwie usługi. I niech to będzie ten model kanoniczny. I w dużym skrócie, jak mamy usługę pierwszą i drugą, i one rozmawiają językiem oferty, to model kanoniczny ma reprezentować idealną ofertę, która ma jakieś statusy, która ma jakąś serię akcji do wykonania i to wszystko jest zawarte w modelu kanonicznym. Piękna idea, robiona 3 lata. Takie modele kanoniczne się, może nie 3 lata, oczywiście koloryzuje, ale modele kanoniczne powstają zdecydowanie zbyt długo. I oprócz modelu kanonicznego mamy po lewej stronie adapter, dlatego że coś musi adaptować z tej brzydkiej usługi pierwszej do brzydkiej teoretycznie usługi drugiej, ale muszą być adaptery. I zobaczmy, jak to technologicznie wygląda. Nasze usługi, tu dwie, ale ich było więcej, to jest zwykły kotlinek Java, REST on, JSON i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy XML i SOAP, bo BIPCO to jest nic innego jak taka technologia Enterprise. A Enterprise kocha XML i SOAPy, bo to nie jest tylko model w tym momencie BIPCO, tylko to jest technologia taka, wiecie, z licencją, trzeba ją kupić, wdraża się w firmie i my ją wkładamy jako ta tkanka łącza między nasze usługi. I żeby wam uświadomić, jak to działa, to zobaczmy, jak wygląda request z odpowiedzią. Na początku musi nastąpić zmapowanie JSON-a na adapter, czy na XML-a. Potem ten adapter musi się zmapować, czyli XML na model kanoniczny, potem model kanoniczny na adapter wyjściowy, adapter wyjściowy na JSON-a. No i w drugą stronę mamy mapowanie JSON na XML, 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 XML na JSON-a. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Więc tak wygląda nasz request i response. Dobra, jedziemy dalej. No i w pewnym momencie minął rok, jesteśmy już prawie blisko release naszego produktu. No i Piotr, czy nasz senior BIPCO developer, mówi do nas: hej, słuchajcie, bo powstał zespół centralny. Technologia BIPCO, produkt BIPCO jest tak niszowy, że nie możemy sobie pozwolić na to, że taki deweloper bezpośrednio jest zaangażowany w jeden projekt, będziemy wspierać zespoły. Różne. Więc od tego momentu my jesteśmy w roli wsparcia, ja jestem w roli wsparcia, a wy nauczycie się BIPCO i będziecie dalej w tym robić. I zaczęliśmy się orientować, o co w tym chodzi. I zorientowaliśmy się, że prosty nowy request z usługi pierwszej do drugiej to jest nic innego jak 1 do 3 tygodni. A dodatkowo ten request trwa z responsem 150 milisekund. Coś, co nam wcześniej w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ system był oparty o asynchroniczne requesty, teraz nagle zaczęło nam przeszkadzać. I w tym momencie, jak się zastanowiliśmy, jak mogliśmy zrobić to inaczej, to powiedzieliśmy głośno: my tego właściwie nie potrzebujemy. I wiecie, co się zdarzyło w tym momencie? W momencie, kiedy my zaczęliśmy kwestionować zasadność tej technologii w naszym projekcie, zostało to odebrane jako kwestionowanie zasadności technologii w organizacji. A ponieważ kwestionowanie technologii w organizacji to jest kwestionowanie ludzi, którzy pracują w tej technologii w organizacji, pojawił się konflikt. I to pojawił się taki konflikt, że jak mamy te 9 poziomów konfliktu, to my trochę doszliśmy do tego razem ku przepaści i rzeczywiście te spotkania były bardzo emocjonalne. Menedżerowie już oczywiście zadziałali, udało im się ten konflikt wygasić, a my zostaliśmy z BIPCO i naszymi usługami. Tu widzicie dwie, ale weźcie pod uwagę, że to była tkanka łączna naszych systemów. I zaczęliśmy się przyglądać BIPCO. Dlaczego te BIPCO, o co w nim chodzi? I zorientowaliśmy się, że BIPCO potrafi być dobrą technologią. Naprawdę potrafi być dobrą technologią, ale w tym momencie, jeżeli po lewej stronie mam jakiś ciężki system SAP-owy, a po prawej ciężki system ERP-owy. Oczywiście jak mówimy o systemie SAP-owym, to mówimy ciężki system SAP-owy, bo taka jest specyfika tych narzędzi i w tym momencie tkanka łączna pomiędzy tymi systemami jest świetna, bo zamiast integrować dwa duże, ciężkie systemy, możemy tą integrację zrobić po środku. Jeżeli coś się zmieni w lewym systemie, jesteśmy w stanie elastycznie tą tkankę łączną zmieniać i rzeczywiście to działa. Ale w naszym przypadku mamy nasze biedne usługi Java-kotlinowe. One tego nie potrzebują. I w tym momencie najmądrzejszy z nas wszystkich powiedział: słuchajcie, musimy coś z tym zrobić, musimy działać iteracyjnie, będziemy przepisywać. W każdym momencie, gdzie musimy dotknąć aktualnego flow po stronie BIPCO, w tym momencie będziemy przepisywać. I zajęło nam to rok. Minął rok, dzwoni do mnie dyżurny i mówi: Paweł, słuchaj, bo coś tu nie działa. Wasz największy komponent BIPCO przestał działać. Macie awarię. Czy wszystko jest ok u was w projekcie? Wszystko jest ok. Nigdy nie było lepiej.
wtedy oczywiście było wiadomo, co zrobiliśmy. Bibko zostało jakby przepisane. I to była ciężka historia. I zanim przejdę do podsumowania, też oszacujmy troszeczkę. Bo taki niszowy deweloper senior, Bibko deweloper, który przez rok z nami pracował, przyjeżdżał z Warszawy, a my potem przez rok to przepisywaliśmy, to koszt pracy takiego człowieka to jest, bądźmy uczciwi, to jest kawalerka w Poznaniu lub w Warszawie, tak? To jest taki koszt. Dobrą rzeczą było to, że jak my, że tak powiem, udowodniliśmy, że ta technologia tu nie pasuje, to potem organizacja wiedziała, więc można powiedzieć, że mogło być gorzej, bo organizacja mogła wejść pełną parą, a my byliśmy tylko takim proof of concept. Ale to, co chcę powiedzieć, że rok później, gdy już rzeczywiście mieliśmy taką sytuację i kolejnego roku, gdy już rzeczywiście emocje opadły, na imprezie gwiazdkowej spotkałem Piotra. I oczywiście nasze imprezy gwiazdkowe to są takie, że wiadomo, trochę alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak wyglądają imprezy gwiazdkowe w firmach. To jestem ja, uśmiechnięty, to jest Piotr i sobie szczerze porozmawialiśmy. Pamiętajcie, po alkoholu można usłyszeć takie rzeczy, które przez 5 lat zespole ci nie powiedział, a potem jest taka impreza i ktoś ci mówi w tym momencie: Paweł, bo wiesz co, bo ja ci muszę to powiedzieć. I rzeczywiście pogadaliśmy sobie z Piotrem, i padło po raz pierwszy: Paweł, rzeczywiście to był błąd. My w tym miejscu tej technologii nie potrzebowaliśmy. To był koszmarny błąd. I podsumowując trochę, to trzeba powiedzieć o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście to, dlaczego ta technologia została zaproponowana i wdrożona. Bo tutaj pada przysłowie: kto zna tylko młotek, wszędzie widzi gwoździe. Kto zna tylko Bibko, wszędzie widzi jego zastosowanie. I tak to bywa. Jeżeli jesteśmy ekspertami w jednej technologii, to bardzo mocno próbujemy tą technologię użyć wszędzie. I to nastąpiło. A dodatkowo oczywiście ten autorytet Piotra, takiego seniora, rzeczywiście przechylił szale na tą stronę. Druga rzecz, którą warto powiedzieć, to kwestionuj. Co powinien zespół robić? Kwestionować. To nie była wina Piotra, to była wina zespołu. Pracujemy jako zespoły agile'owe. My powinniśmy kwestionować, bo taki autorytet, taki dobry deweloper robi dobre rozwiązania. Bardzo dobry deweloper robi bardzo dobre rozwiązania. Ale genialni deweloperzy, tacy 10X, to są osoby, które zanim cokolwiek zrobią, zadadzą 100 pytań, a na końcu nawet stwierdzą: sorry, ale ja tu ci nie pomogę. To nie jest to miejsce dla tej technologii i to powinno nastąpić. Dobra. Wejdźmy w taką bardziej prostszą historię, ale również bardzo istotną i która bardzo dużo mi pokazała. Przejdźmy do drugiej. To jest początki mojej właściwie kariery. Ja jestem juniorem i stażystą i to jest bardzo istotny szczegół w tym wszystkim. Ja junior, stażysta, a wiecie, jak czasami jest z juniorami, stażystami. I przychodzi szef i robi puf, kładzie papier na stół, jest czwartek, piątek, mówi: tu jest 100 stron, na poniedziałek klient się zgodził, zaczynamy z projektem, macie to przeczytać. W pokoju jestem ja i Marek. I trzeba powiedzieć trochę o Marku. Marek to jest taka osoba, która ma taki etos programisty, taki rzemieślnik z prawdziwego zdarzenia. Ale ponieważ ja byłem juniorem i stażystą, myślę sobie: kurde, niewdzięczna praca, nikomu nie będzie chciało się zrobić, pewnie zrzucam to wszystko na mnie. Więc przygotowuję się do szermierki słownej. Ale Marek, niezrażony tym, że trochę jestem skonfundowany, mówi: słuchaj, podzielimy się po prostu, ty weźmiesz jedne 50 stron, a drugie 50 stron, jakoś ogarniemy to i będziemy w poniedziałek przygotowani. Ja już chciałem zażartować, może ja przeczytam nie parzyste strony, a ty parzyste, ale będzie przynajmniej sprawiedliwie. Ale nie, to było trochę bez sensu, niemerytoryczne, na szczęście tak nie powiedziałem. Ale zacząłem patrzeć, bo już myślę, że tutaj jest jakaś pułapka i tak patrzę, przeglądam i mówię: słuchaj Marek, bo to tak nie jest do końca po 50 stron, bo w jednej z tych 50 stron są, coś mi tu nie pasuje. I Marek oczywiście tak: o co chodzi? I mówię: no bo jedna część jest większa. Tam są takie trudne wykresy, duże bloki tekstów się zaczynają, takie grafy. Może się podzielimy po połowie, nie po połowie, będziemy losować, to będzie najsprawiedliwsze, tak? Będziemy losować. A Marek zapytał: no która ta część jest większa? No ta. I Marek tylko wziął i puf, i powiedział: dobra, moje. A ja tak stoję. W pokoju, oczywiście jakbyśmy mieli powiedzieć, że są mniejsze i większe połowy, wiadomo, te mityczne mniejszej połowy, ja jestem pewien, że miałem tą mniejszą połowę w tym momencie. Ale czy byłem zwycięzcą? No zobaczcie, w pokoju byłem ja, oczywiście był Marek, był jeszcze interesariusz biznesowy pierwszy i drugi, był jeszcze kolega zespołu, który z zbawieniem patrzył na całą sytuację i był nasz przełożony i wtedy pomyślałem: kurde, trochę skopałem. Bo to, co charakteryzowało mnie, to była zewnętrzna prosta motywacja. Taka właściwie obawa, żeby się, wiecie, nie w
nie wdepnąć w coś, co rzeczywiście nie chciałem robić. A to, co charakteryzowało Marka, to była głęboka, jasna, czysta motywacja. I trochę porozmawiajmy sobie chwileczkę o tym, bo to jest trochę tak, że jeżeli programowanie dla was jest jak granie na gitarze, cieszycie się z każdej melodii, którą zagracie, to już zwyciężyliście. Jeżeli programowanie traktujecie jako narobię się i zarobię, to nie zadziała długo. Naprawdę to nie zadziała długo. I tutaj taki wewnętrzny napęd, który trzeba pielęgnować w sobie, taka radość z programowania, to jest coś, co powinno nami kierować, a dodatkowo czyste i głębokie intencje. I to powoduje, że finalnie podejmujemy z łatwością dobre decyzje. A to, co jest jeszcze ciekawe, to takie osoby, które podejmują z łatwością dobre decyzje, bo mają wewnętrzny napęd, bo mają głębokie intencje, to są często liderzy w przyszłości. Takie osoby, które potrafią wzbudzić zainteresowanie w ludziach i pociągnąć za sobą całe zespoły. I tego wam życzę. Dobra, przejdźmy do trzeciej historii, ekspertem. Jak stać się ekspertem? Tutaj prosta książeczka dla każdego. Przeczytacie, będziecie wiedzieć. Ale to, co chciałem wam powiedzieć, to o moim doświadczeniu jako bycia ekspert. I tu powiem ciekawostkę. Oczywiście też byłem ekspertem w 2012 roku. Zdarzyło mi się, nie tylko mi widzę, tutaj jedna osoba też wie, o co chodzi, ale porozmawiajmy sobie więcej. Oczywiście ja byłem tyłek, a nie ekspertem, ale za chwileczkę do tego dojdziemy. U nas w firmie teraz są pryncypałowie, nazywamy je pryncypałki, ale to taka mała anegdotka, może na inny raz. I pojedźmy dalej. I w pewnym momencie zacząłem myśleć sobie, dobra, jestem królem świata, stoję na Titaniku, rozszerzam ręce, czas zrobić coś nowego, czas na nowe wyzwania. I pomyślałem, zacznę się rekrutować w innej firmie, zobaczę, jak jest ten świat, jak to wygląda. I poszedłem na rekrutację. Oczywiście dostałem na rekrutację jakieś zadanie, wtedy byłem ekspertem PHP. Dostałem zadanie, rozpykałem je bardzo łatwo, bo to był taki moment, gdzie jak PHP działał na request użytkownika, to ja potrafiłem robić serwery, serwisy, które działały 24H. Potrafiłem robić systemy, które asynchronicznie kolejkują zadania, żeby nie wykonać się podczas requestu użytkownika i na jakiejś maszynie workerów były rozdzielane i działały, miały priorytety, wznawiały się i tak dalej. Naprawdę znałem PHP-a w najmniejszych szczegółach. I to było widać. I rekruter zadał mi pytanie, mówiąc, Paweł, ty ogarniasz kuwetę, więc powiedz mi proszę, czy jest coś, co w tym PHP-ie byś jako taki ekspert po prostu poprawił? Coś, co byś zmienił? I wiecie co? Ja jako ekspert nie wiedziałem, co powiedzieć. Przecież ja w PHP-ie wszystko robię. Ja naprawdę w PHP-ie wszystko robię. No przecież co z tym trudnego? A to był taki moment, gdzie jak weszło się do internetu, się popatrzyło, z czym się PHP było, co znaczy PHP, to tato jest potwór pod moim łóżkiem, a tam słonik PHP. Albo kiedy się, przepraszam, długo się ładuje. Albo kiedy zorientujesz się, że największy social network stworzyłeś w PHP-ie, tak? Albo na przykład najkrótszy żart informatyczny, programista PHP, tak? Tak? Albo no, czy z pacjentem, jestem coraz starszy, ale zacząłem lubić PHP. Pacjent jest właściwie nieżywy, tak? Albo oczywiście, wiadomo, I see dead PHP code, albo na przykład, jak wpiszemy w Google, to mamy typy bólów na głowę, mamy słynny żart z Toy Story, ale mamy na przykład znaj ryzyko, tak? Tu narkotyki, tu PHP, uwaga, powoduje samobójstwa. Tak? I wróćmy do tej rekrutacji. Ja siedzę na tej rekrutacji i kurde, nie wiem, co powiedzieć. I wtedy pomyślałem, tu jest coś nie tak. I oczywiście w krótkim czasie, wtedy też zmieniłem zespół, wróciłem do Javy, ale zacząłem romansować z innymi technologiami i zacząłem uzupełniać sobie portfolio. I nawet jak tych technologii nie wszystkie pamiętam do dzisiaj, to przynajmniej pewne paradygmaty pamiętam. I nie chodzi też o technologię, chodzi też o konteksty, w których używa się technologię, bo są konteksty języków skryptowych. Chcemy czasami zrobić jakiś framework do wdrożeń na nasze maszyny fizyczne. Chcemy czasami znać języki obiektowe, chcemy znać języki funkcjonalne, w szczególności Clojure wam polecam. Takie, które użyjemy w aplikacjach webowych, backendach, w aplikacjach mobilnych, a nawet w tak jakichś ML-ach, analityce, to wszystko się przydaje. I to, co właściwie mamy w tym momencie, to zaczynaliśmy od tak zwanego E-shaped skill. I jako junior rzeczywiście uczymy się jednej technologii i to jest istotne, żebyśmy jakąś biegłość w nim mieli, żebyśmy mieli taką bezpieczną przystań. I to jest
dobre dla juniora. Ale w pewnym momencie, jak poczujemy, że już prawie wszystko wiemy, że inwestujemy mnóstwo czasu, a coraz mniej się uczymy, wchodzimy w T-shaped skilla. Ale rynek IT idzie do przodu, bo mamy już tak naprawdę już P-shaped skilla, czyli osoby, które w dwóch technologiach jest bardzo dobra, a w innych jest po prostu dobra albo je ogarnia. A nawet ostatnio spotkałem się z czymś takim jak M-shaped skill. Ja tylko czekam oczywiście, aż cały rynek stwierdzi, że no idźmy w stonoga skill, ale to już inna sprawa. Ale na sam koniec to, co chcę wam powiedzieć, że ekspert to jest taka osoba, która coraz więcej wie o coraz mniejszej rzeczy, aż wie wszystko o niczym. I tego wam nie życzę. Dobra, przejdźmy do kolejnej historii. Fajny obraz, 1818 rok, mam go w domu, żartuję oczywiście, pewnie kosztuje miliony, ale tak wyglądają czasami nasze spotkania, czy to techniczne, czy biznesowe, prawda? Kilka osób machnęło głową z potwierdzeniem, ale przyjrzyjmy się takim spotkaniom, tak? Czwarta historia, przyjrzyjmy się takim spotkaniom. Mamy osoby, które się upierają, są takie osoby w naszych spotkaniach. Są osoby, które próbują siłą przewalczyć swoje rozwiązania. Też znamy takie osoby. Tak? Gorzej, jak się spotkałem te pierwsze dwie na jednym spotkaniu, oczywiście. To już jest kiepsko. Są osoby, które po prostu czekałem na porę obiadową. No, 13, czas iść do jakiejś jedalni, czegokolwiek. Mi tam wszystko jedno. Są osoby, to okay. Są osoby, które chciałyby coś powiedzieć, ale się po prostu boją, bo atmosfera na spotkaniu jest taka, że po prostu nie da się. Ja w swoim życiu spotkałem Krzysztofa. Chciałem wam opowiedzieć o nim, bo ten człowiek mnie tak zainspirował, że to wpłynęło realnie na mnie. I Krzysztof to była taka osoba, która podczas godzinnego spotkania potrafiła przez 50 minut nic nie mówić. A potem jak coś powiedziała, to wszyscy stanęli i mówili: Krzysztof, dlaczego ty nam tego wcześniej nie powiedziałeś? No bo ja tego nie wiedziałem. To wy to powiedzieliście. Ja tylko to zebrałem do kupy i sparafrazowałem. Krzysztof to była osoba, która jak z nim rozmawiałeś, to przez pryzmat pytań potrafił zmienić twoje zdanie. To była realnie pierwsza osoba, która potrafiła słuchać prawdziwie ze zrozumieniem. I to było tak widać, taką różnicę było widać na spotkaniach, że to aż po prostu w oczy błyszczało. I to był człowiek, który słuchał rzeczywiście ze zrozumieniem. Bo każdy potrafi o sobie myśleć, że potrafi słuchać ze zrozumieniem, a tak naprawdę zdarza nam się tak zwane słuchać, by odpowiedzieć. Listening to reply. Jak rzeczywiście spojrzymy, jak to wygląda, to jest mnóstwo antypaternów, które wychodzą, jak patrzymy o tym, jak jest słuchać ze zrozumieniem. Ostatnie najlepsze, tylko czekam, aż skończysz, żebym ja powiedział dalej. Tak? No zdarza nam się. I dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę nie mamy już czasów takich Marvela lub DC superbohaterów. Raczej mamy Avengers, czyli całe grupy bohaterów, które muszą dostarczyć oprogramowanie. Jeżeli każdy wam powie, że komunikacja jest ważna, to jest duże słowo. Komunikacja jest dużym słowem, ale kluczowym w komunikacji jest słuchanie ze zrozumieniem. I to jest ta rzecz, którą jak się poprawi, to mamy niebagatelną różnicę, nie tylko w tym, jak my rozmawiamy, ale jak ludzie rozmawiają z nami. Dobra, przejdźmy do trupa w szafie. Jedna osoba się na sali uśmiechnęła, nie chcę wskazywać, bo też jest zamieszany w tą historię. Więc to będzie z tych też już bolesnych. Dobra, przejdźmy do piątej historii. Trup w szafie. Przedstawmy zespół, 5 osób, zajmujemy się narzędziem, które zarządza sprzedażą. I w pewnym momencie stwierdzamy, czas zająć się testowaniem. Jak tu przetestować takie narzędzie? Tu słyszę, że publiczność wypomina jednej osobie już. Dobra. Jak przetestować takie rozwiązanie? I w tym momencie jedna osoba przynosi do zespołu Selenium. Selenium to genialny produkt, bo otwiera przeglądarkę za nas, klika w jakieś pole, wypełnia je, potem klikamy w drugie pole, wypełnia, potrafi kliknąć w radiobotona, wypełnić jakiś dłuższy blok tekstów, potem sprawdzić, że na liście produktów rzeczywiście ten produkt się pojawił i zatwierdzamy test. I ta technologia tak bardzo nam się podobała, ponieważ żyliśmy trochę też w czasie Scruma, który rządził. A wiecie, jak to jest z definition of done? Im większy definition of done, tym większa jakość w zespole, prawda? Tym większy szacunek na dzielni. Więc pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, powiedzieliśmy sobie, że każda historia, nawet najmniejsza, będzie przetestowana przez Selenium.
I tuż można zmrużyć oczy, można popłakać. Chwała bohaterom, którzy polegli. Te osoby, które wiedzą, o co chodzi, to za chwileczkę, a te, co nie wiedzą, za chwileczkę zobaczą. Czyli każda najmniejsza historia ma być przetestowana przez Selenium. No i idziemy dalej. Oczywiście oprócz listy produktów zaczęliśmy robić szablony. Przetestowaliśmy je w Selenium. Zrobiliśmy różne akcje typu edycji, typu wznowienia, jakiegoś wyróżnienia, jakieś skillowania, oferty. Wszystko przetestowaliśmy w Selenium. I minął rok. Rok później mamy 300 testów w Selenium. Mamy 300 testów w Selenium. I wyobraźcie sobie takiego programistę. Oczywiście nasz produkt poszedł dalej. Już robimy takie bardziej zaawansowane rzeczy. I w tym momencie prosta rzecz. Karta transakcji. Mamy przetestować jeden checkbox. O, ten checkbox, że się zaznacza, że działa. A żeby go przetestować, żeby mieć w ogóle transakcję, trzeba na początku znaleźć transakcję na liście transakcji. Ale zanim ona się znajdzie na liście transakcji, trzeba ją kupić. Ale żeby kupić, trzeba wystawić. Ale żeby wystawić, trzeba mieć szablon. Żeby mieć szablon, trzeba mieć produkt. I to wszystko po to, żeby przetestować jeden mały checkbox na końcu. My oczywiście to próbowaliśmy upraszać, jakieś snippety robić, czyli takie kawałki kodu, które robią wszystko za ciebie, może je w wielu miejscach wypełniać, ale to nadal powodowało, że codziennie pada 30% testów. Codziennie. A oprócz tego testy trwają 4 godziny, jak nie dłużej. I padają pomysły. Hej, a może będziemy te testy uruchamiać kilka razy? I teraz tak, to się zaśmiało, bo ja byłem w dwóch dużych projektach, gdzie ludzie wpadali na te same pomysły, ale widzę, że chyba więcej osób wpadło na te same pomysły, bo tak to działa, tak? Ten sam problem, te same abstrakcyjne rozwiązania. No, dobra, okej. Jedziemy dalej. A może... Dobra, okej. Ale my nie pracowaliśmy razem, przepraszam. Dobra. Tak, a może niech dyżurny sprawdza codziennie, które padły i dlaczego padły i może niech tam poprawia. A może uruchamiamy tylko te, co przechodzą, a może po prostu jest bez sensu, skasujmy je. I wiecie, co my wtedy zrobiliśmy? Zrobiliśmy absolutnie nic. Minął rok później, testów mamy 350. Teraz się śmiejemy, tak, teraz jest łatwo. Mamy 350. I to jest taki moment, że starożytni Grecowie powiedzieli, że to jest akrazja, czyli taki moment, gdzie wszyscy wiedzą, że coś trzeba z tym zrobić, że należy coś zrobić, ale nikt nie ma motywacji ani chęci, żeby tego tknąć. I to jest tak, że zorientowaliśmy się, że każda nowa historyjka, którą robiliśmy, pisaliśmy nadal do niej testy w Selenium i to było takie mięcho, które wrzucaliśmy do szafy, ale po tygodniu, może trzech, ono zaczynało gnić, bo zaczynało nie przechodzić, bo tutaj coś się w UI-u zmieniło, tu jakieś timeouty zaczęły się pojawiać i dopychaliśmy do tej szafy to mięcho, które coraz bardzo gniło, aż w pewnym momencie mieliśmy takie coś, że zajrzeć w szafę, to krzyknąć głośno. Oczywiście można powiedzieć, że prawdziwe rozwiązanie na to znamy, bo to jest piramida testowania. Czyli testy integracyjne, które są najcięższe, których powinno być jak najmniej, to my zrobiliśmy odwrotnie. I pewnie nie tylko my, jak tutaj wiele osób się zaśmiało. I to jest taka trochę nauczka. I to, co się zorientowaliśmy, to, że spapraliśmy sprawę. Jak historia się zakończyła, to tak, że my o tym nawet już przestaliśmy rozmawiać. Po prostu przy pewnej migracji technologicznej już nikt nie miał siły inwestować w czasu w to, żeby te testy zacząć odpalać. Po prostu je porzuciliśmy. I temat tak został. Nam, wiecie, nam zeszło kamień serca. No dobra, jedziemy dalej. Na miękko. I to jest właściwie już ostatnia historia. Ostatnia historia. Ale to jest historia, która będzie trochę krążyła wokół tej książki. Kto ją przeczytał? Kto zna tę książkę? Tak, tak, fajnie, fajnie. I to jest taka książka, którą wam powiem uczciwie, że jak ja ją przeczytałem, a czytałem ją bardzo długo, kilka miesięcy, bo nie da się ją czytać długo. Tam po kilku stronach właściwie człowiek dostaje exceptiona, którego nie ma co złapać i mózg się wywala. Tak działa ta książka. To jest książka, gdzie jak ja ją przeczytałem, to przez kilka miesięcy miałem problemy, żeby rozmawiać z ludźmi, bo wszędzie widziałem błędy poznawcze i wszędzie chciałem ludzi poprawiać. Tak działa ta książka. Tak bardzo ona wpłynęła na mnie. I pokażę wam kilka takich zagadek z tej książki, które zrobimy razem. Dobra? Zrobimy razem. I pierwsza jest chyba najbardziej znana, jest ona o Steve'ie. I uwaga. Ja wam przeczytam Steve'a i wyobraźcie sobie, że ktoś wam opowiedział o sąsiedzie. Spróbujcie zapamiętać i wyobrazić sobie tego sąsiada.
Steve jest bardzo nieśmiały i wycofany. Zawsze jest chętny do pomocy, ale nie interesuje się zbytnio ludźmi ani rzeczywistością. Jest człowiekiem porządnym i potulnym. Ma potrzebę porządku i jasno określonej struktury. Jest bardzo dbały o szczegóły. I uwaga, kim jest Steve? Czy Steve jest bibliotekarzem, rolnikiem, panem ze stoka, czy może nieśmiałym Donaldem Trumpem? Oczywiście dwie ostatnie opcje się nie liczą. Kim jest Steve, tak? Bardzo nieśmiały i wycofany, zawsze chętny do pomocy, nie interesuje się zbytnio ludźmi ani rzeczywistością. Jest człowiekiem porządnym i potulnym, ma potrzebę porządku. Czy Steve jest bibliotekarzem? Kto uważa, że Steve jest bibliotekarzem? Dobra. Kto uważa, że Steve jest rolnikiem? Dobra. Uwaga. I teraz tak, większość osób wskazuje na bibliotekarza. Nie na sali, ale ogólnie tak wyglądają badania. Ale prawidłowa odpowiedź to jest, że jest rolnikiem. Bo to, co trzeba powiedzieć, że jeżeli mówimy o tym, co jest bardziej prawdopodobne, to rolników jest 20 razy więcej niż bibliotekarzy. Więc nawet jak mała garstka rolników jest porządna, odcięta od rzeczywistości i tak dalej, to nadal ona będzie większa niż cała pula bibliotekarzy razem wzięta. I to, co właściwie nasz mózg robi, jak pytamy o co jest bardziej prawdopodobieństwo, to bardzo często mamy albo heurystykę dostępności, albo przypisanie do stereotypu. Dobra, i to jest i oczywiście nasz pan rolnik szuka żony, od jesieni nowy sezon, zapraszam. Dobra, jedziemy dalej. Druga zagadeczka. Wyobraźcie sobie, że podchodzi do was człowiek i mówi tak, hej, słuchaj, a dostaniesz po prostu 460 zł, to nie chodzi o... Wiecie, jak ktoś do was na ulicy mówi, że coś dostaniecie za darmo, to co innego brzmi, ale to jest inny przypadek, tak? Podchodzi do was i mówi, dostaniecie za darmo 460 zł, albo możemy rzucić monetą i jak będzie orzeł, to dostaniecie 1000 zł, ale jak będzie reszka, to nie dostaniecie nic. Każdy by chciał spotkać takiego człowieka na ulicy. I kto z was chciałby dostać po prostu 460 zł? Dobra. A kto z was rzucałby monetą? Dobra, okej. Bo badania pokazują, że większość osób pójdzie dostać po prostu 460 zł. Dlaczego? No bo wiadomo, bo jest pewne, tak. Bo co, lepszy gołąb w garści niż tam wróbel na dachu. Co będę powierzać moje szczęście, co będę powierzać mu los w rękach szczęścia, tak? No nie o to chodzi. Ale prawdziwa odpowiedź i taka poprawna, taka czysto logiczna, jakbyśmy mieli rzeczywiście, chcieli podejmować dobre decyzje, to jest wbrew pozorom rzucić monetą, bo tutaj mamy wartość zakładu, wartość oczekiwaną 460 zł, a tu mamy 500 zł. Czyli bardziej opłaca się rzucać monetą. Oczywiście jak nie gramy o własne życie, tak? To też warto powiedzieć. No, czyli mamy tendencję do unikania jakiegokolwiek ryzyka. Przeszacowujemy ryzyko i to znacząco przeszacowujemy ryzyko. I zróbmy jeszcze jeden przykład, ale w tym momencie już bez głosowania, ale każdy sobie odpowie w głowie, co by wybrał. Dostać po prostu 100 zł, czy rzucić monetą. Ale w tym razem, jeżeli będzie orzeł, to wygrywacie 300 zł, ale jeżeli resztka, to tracicie 50 zł. Wyciągacie z portfela 50 zł. Dobra. I tutaj już nie będę, bo pewnie każdy zaczął liczyć w tym momencie w głowie wartość oczekiwaną, ale tak, znowu, tutaj mamy wartość oczekiwaną 100 zł, a tutaj mamy 125 zł. Tak? I takich zakładów w życiu mamy bardzo dużo, gdzie przez nasze unikanie ryzyka nie kalkulujemy i podejmujemy gorszą decyzję. Taka jest prawda. I ta książka, tak naprawdę ona ma dużo więcej fajnych rzeczy. Ja pokażę kilka i to tylko na pojedynczych rzeczach. Dlaczego 90% kierowców myśli, że lepiej jeździ od średniej, gdzie lepiej jeżdżących o średniej jest tylko 50% kierowców? Ale 90% kierowców myśli, że lepiej jeździ od średniej. I to jest błąd poznawczy, tak zwana powszechna ponadprzeciętność. Lub dlaczego przeczytanie tych samych cech o tym samym człowieku, ale w innej od kolejności, powoduje, że nagle myślimy o zupełnie innej osobie. Tak zwany efekt halo.
Jak to jest, że po każdych wyborach myślimy sobie, gdzie są te osoby, które zagłosowały na tą drugą stronę? Gdzie oni są? Przecież ja ich zupełnie nie widzę. Lub, że 95% szans na wygraną, na sukces, to nie jest to samo, co 5% szans na porażkę. Podejdzie do was lekarz i powie, słuchaj, masz 99% szans, że przeżyjesz. Czy decydujesz się na to badanie? I to jest zupełnie coś innego niż, hej, jest 1% szans, że umrzesz. Czy decydujesz się na leczenie? I okazuje się, że tak powiedziane w jeden i w drugi sposób, to są dwa zupełnie komunikaty różne, pomimo tego, że mówimy właściwie to samo. I ta książka ma bardzo dużo takich exceptionów, które lecą do waszego mózgu, nic ich nie łapie i w tym momencie myślicie sobie, o kurde. Ale ja w tym rozdziale nie chciałem tylko powiedzieć o tej książce. Pomimo, że ta książka bardzo mocno na mnie wpłynęła, bo książki też potrafią inspirować, chciałem ogólnie wam powiedzieć o rozwoju miękkim już na sam koniec, bo to już jest końcówka. Zachęcam was do posiadania takiej półeczki rzeczy na miękko, żeby zachować pewną symetrię. W pewnym momencie, jak już jesteście przynajmniej midami, orientujecie się, że każda minuta spędzona w rozwój technologiczny ma mały zwrot return of investment, bardzo malutki. A tak naprawdę cała część miękka, która potrafi dać wam ogromnego kopa, czeka na odkrycie. Zachowajcie symetrię. Ja osobiście staram się czytać jedną dobrą, rekomendowaną książkę na kwartał, a ponieważ robię to od dłuższego czasu, to na mnie to ogromny sposób wpłynęło przez ten czas. I pokażę wam kilka moich, sześć moich rekomendacji, oprócz tej, którą już omówiłem. To są takie książki, które na mnie wpłynęły. Drive, które pozwoliło mi zobaczyć, co jest istotne w prowadzeniu zespołu. Głaskologia, genialna książka, która pomaga i która wzbudza, pokazuje wam wiedzę transferową, czyli taką wiedzę, którą nie tylko użyjecie w pracy podczas spotkania, ale również jak będziecie z wujem podczas spotkania bożonarodzeniowego i nagle wuja znowu zaczyna gadać o polityce, to tym razem będziecie uzbrojeni, uzbrojeni. Tak samo The Power of Habits, genialna książka. Szef wymagający wyrozumiał, kiepski tytuł, w angielskim brzmi dużo lepiej. I ostatnia, oczywiście Caldini, czyli standard właściwie. I to są te rzeczy. I na sam koniec podsumuję to, co chciałem wam przekazać już w ostatnich slajdach. Pierwsza rzecz to doświadczenie. Pamiętajcie, że w okolicy 4., 5. roku waszej kariery zaczynacie orientować się, że zaczyna wam umykać. I to, co właściwie zostanie wam, to takie intensywne, mocne rzeczy. Paradygmaty programowania, mocne historie, które czegoś was nauczyły. To trzeba zaakceptować. Druga rzecz, to pamiętajcie, żeby nie być, albo też uważać na osoby takie, które znają tylko młotek i wszędzie widzą gwoździe. Bo to jest ogromny problem, w szczególności w takich bardzo wąskich ekspertach. No i oczywiście też kwestionujmy. Kwestionowanie powinno być podstawą naszej pracy. Kolejna rzecz to motywacja. Życzę wam wszystkim głęboką, wewnętrzną motywację z czystymi intencjami, bo to bardzo mocno pomaga podejmować dobre decyzje, a jednocześnie będzie waszym napędem. Bycie ekspertem, ale właściwie chciałem wam powiedzieć, że nie warto być, albo warto być ekspertem, ale warto rozwijać się też wszechstronnie technologicznie. Komunikacja, która jest ogromnym tematem, ale tu chciałem zwrócić uwagę na słuchanie ze zrozumieniem. Każdy z nas myśli, że słucha ze zrozumieniem, ale warto chociaż coś zrobić, żeby poprawić i to naprawdę drastycznie na was wpłynie. Drastycznie dobrze na was wpłynie. Pragmatyzm i odwaga, czyli o testach, które powinny być zarane właściwie w pierwszym kilku miesiącach, a kilka lat przeleżały i były cały czas rozwijane. No i umiejętności, nie tylko miękkie, czyli zachowajcie pewną symetrię między rozwojem twardym a miękkim. Dobra, i na sam koniec pokażę wam jeszcze jedną książkę, Clean Coder, po polsku mistrz czystego kodu. I to jest książka Uncle Boba. I ta książka, ona też zawiera dużo podobnych historii. Jeżeli ta formuła wam się spodobała, czyli nie tyle o programowaniu, ale tak właściwie wokół programowania, o programiście, to ta książka będzie bardzo dobra i też ją wam polecam. Nie będę ją spoilować, ale warto ją przeczytać. Więc z mojej strony dziękuję i chyba czas na pytania. Dziękuję ślicznie. Dzięki za świetną prezentację. Chciałem cofnąć się do tego przykładu z wartością oczekiwaną i tymi 460 zł. Tak. To mi osobiście się wydaje, że to jest sytuacja źle zamodelowana, dlatego że przez ileś
dni mojego życia ja po prostu nie spotykam faceta, który oferuje mi taki zakład, więc wartość oczekiwania jest zero dla każdego z tych dni, prawda? Jak się to uwzględni, to wtedy bardziej opłaci się tych chyba 460, nie? Tak, bo tutaj w książce zostało to w ten sposób pokazane, że my właściwie przez całe nasze życie podejmujemy bardzo dużo, bardzo drobnych decyzji, ale ponieważ przeszacowujemy ryzyko i w każdym momencie, gdzie ktoś tutaj podniósł rękę i powiedział, biorę pewniaka, to przeszacował ryzyko, nie podszedł do tego czysto tak merytorycznie i my tak podchodzimy na co dzień, to jest czysto ludzkie. I o to chodzi, że mamy dużo bardziej błahych sytuacji, gdzie finalnie na tym potrafimy dużo więcej stracić, tak? Czyli to nie jest kwestia jednego mocnego wydarzenia, tylko szeregu właściwie takich drobnych historii, gdzie potrafimy przeszacowywać ryzyko. Tak? Czyli to jest bardziej, ten przykład jest trochę przejaskrawiony, ja się zgadzam. Dobra? Ja mam proste pytanie, czy mógłbyś pokazać slajd z książkami, bo nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Dobra? Ja tylko powiem a propos książek jeszcze, bo tutaj warto powiedzieć jedną rzecz. Z książkami jest bardzo różnie i trzeba na nie bardzo mocno uważać, bo to jest trochę tak, że na cztery książki potrafi być jedna dobra. Potrafi być jedna dobra, ale ta jedna dobra potrafi być tak dobra, że potrafi nas zainspirować i to jest wiedza transferowa. Użyjemy ją w wielu miejscach. Ja osobiście bardzo mocno polegam na rekomendacjach. Bardzo mocno polegam na rekomendacjach i to mi się dopóki co sprawdza. I to nie takich w internetach, tylko pytam ludzi, dopytuję i tak dalej, i tak dalej. Okej? Okay? Cześć Piotr, dzięki za ciekawą prezentację. Właśnie co do książek, też czytałem Pułapki myślenia i w kontekście, co właśnie powiedziałeś, chciałem dodać, tak jak tobie pułapki myślenia rozwaliły mózg, to ja po pułapkach myślenia trafiłem na książki Nassima Nicholasa Taleba, takie jak Antykruchość, Czarny tak. Łabędź, też znane, tak. Ale jak ja je przeczytałem, to łów i przez, no nie mogłem przestać gadać znajomym, więc gorąco polecam, gorąco polecam. Tak. Chciałem dopytać o tę pierwszą historię z kwestionowaniem. Okay. No, sytuacja wydała mi się trochę taka dziwna, że nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, żeby coś powiedzieć. Tak teraz pomyślałem, czy to był jeden ekspert i cały zespół juniorów, że nikt się nie bał odezwać. Raczej to była kwestia. To właśnie, ja się jeszcze z tym nie spotkałem, ale myślę, że tak, zgadzam, trzeba kwestionować różne pomysły, bo szkoda pracy, tak? Rok czy dwa lata pracy, puf, zmarnowane. Tak, to była kwestia dzięki. Bardziej tego, że przez długi czas, właściwie do samego praktycznie końca, ten senior BIPCO developer, on bezpośrednio pracował przy BIPCO. My nie wiedzieliśmy tego kosztu. On dodatkowo był osobą, która przyjeżdżała do nas z Warszawy. I to był taki koszt, że my go akceptowaliśmy, bo ktoś robił za nas robotę. I trzeba powiedzieć, że też te BIPCO miało pewną wartość dodaną, malutką, miało oczywiście, więc dla nas to było ok. Ale potem zmierzyliśmy się nie tylko z tym, co dostajemy dzięki BIPCO, ale z tym kosztem programowania, którego do tej pory nie spoczywał na nas, tylko spoczywał bezpośrednio na wspomnianym tutaj Piotrze. I to była kwestia tego. Wspominałeś, że pracowałeś z zespołami i widzę głaskologię. Czy przeszedłeś może drogę z lidera wymagającego do inspirującego? Czy masz takie doświadczenie, czy od razu byłeś inspirujący? Ja ogólnie... Bardzo, od razu, tak, od razu. Nie, ja ogólnie jestem typem osoby w extended disku typu I. I u mnie jest bardzo silne, oprócz czego też inne rzeczy mam, ale I jest u mnie bardzo silne, więc to jest mój naturalny sposób bycia. Więc ja ogólnie jestem osobą taką, która lubi jakby inspirować, można tak powiedzieć w dużym skrócie. Tak, to jest moja naturalna kolej życia. Ale powiem tylko, że głaskologia pozwoliła mi głaskologia i też szef wymagający wyrozumiały potrafiły mi pokazać, dlaczego trzeba być wymagającym i jak to dobrze zrobić. I powiem wam jeszcze jedną anegdotkę ze szefa wymagającego i wyrozumiałego. Mieliśmy w firmie w pewnym momencie takie wartości. Każda firma ma wartości, tak? Wdrażane przez organizację i tak dalej. To są często plakaty, u nas były jeszcze naklejki, kapsle i w ogóle. Jedną z u nas wartości była szczerość. I miałem takiego człowieka, który potrafił w imię szczerości sadzić takie bomby, że ciężko było mi to naprawić. Potrafił takie bomby wsadzić w zespole. Nie chcę mówić szczegółów, ale potrafił tak. Ja ciężko mi było z nim rozmawiać, bo z jednej strony ja się zgadzałem z ideą szczerości, ale nie wiedziałem, co zrobić. I ta książka,
szef wymagający wyrozumiały, pokazała mi różnicę. Tam jest taki słynny, i tu widać też na tym obrazeczku, typy osób. I chodzi o to, żeby być empatycznie szczerym. Empatycznie szczerym. I to jest ta różnica ogromna między tym, co ta osoba prezentowała, a tym, co ta osoba powinna prezentować. Tak? I mi udało się dzięki tej książce zrozumieć na przykład, o co chodzi z tą całą szczerością. Że sama szczerość to jest niewystarczająca. Trzeba coś jeszcze. Dobra. Spoko? Okej, dobra. Mówisz o swoich różnych doświadczeniach z pracy zawodowej, które w jakiś sposób wpłynęły na ciebie. A czy masz jakieś takie doświadczenia związane z pracą zdalną, które w jakiś sposób właśnie wywarło na tobie spore wrażenie? Z pracą zdalną to ciężko mi powiedzieć, bo to jest bardzo świeży temat i tutaj trzeba uważać, co się mówi, ale ogólnie z pracą zdalną pewnie mamy tak samo, wy też pewnie mieliście. Ja się bardzo długo bałem pracy zdalnej i moim największym jakby różnicą było to, że ja nigdy sobie nie wyobrażałem pracy zdalnej tak z full etat, mówiąc krótko, ale jak zacząłem pracować zdalnie, bo musieliśmy, to nagle zrozumiałem, że to jest ogromna oszczędność czasu, że się da i że to działa. I w tym momencie ja bym chciał więcej pracować zdalnie, mówiąc krótko. Ja bym chciał. Ale no. I to jest taka największa moja niespodzianka, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Chwilę temu wspomniałeś o tej szczerości. Chciałem, bo tej książki nie czytałem. Czy przykład tego bardzo szczerego kolegi zespołu to nie był taki przejaw bardziej pasywnej agresji? Słyszałem takie sformułowanie, że tak ktoś jest bardzo szczery, to często to jest pasywna agresja. Tak, i to było to dokładnie, przy czym to mogła być po prostu brak kompetencji. To mogła być brak kompetencji u tej osoby. Ta książka po prostu są narzędzia, bo ogólnie to jest trochę tak, że w pewnym momencie, jak jesteśmy liderami, menadżerami, to musimy zbierać sobie pewne narzędzia po to, żeby tłumaczyć lepiej ludziom, jak to działa. Głaskologia, bardzo, przepraszam, trochę odejdę, bo to ona też daje dużo narzędzi, ale na przykład głaskologia mówi o pewnej złotej proporcji. Powiem wam taki fajny hint na sam koniec. Mamy code review. I w code review bardzo często, i to jest coś, co mnie zainspirowało z głaskologii, w code review bardzo często zwracamy uwagę na małe rzeczy, które trzeba poprawić. Wiadomo, tu literówka, tu to, czasami są grubsze też do poprawienia. A głaskologia bardzo mocno pokazuje, że powinniśmy zachować pewną też symetrię w komunikatach. Tam to jest 3 albo nawet 4:1, tylko tu nie chodzi o to, żeby naraz kogoś zbombardować 1000 pozytywnych i potem kilkoma negatywnymi, ale to, co jest istotne, że code review to jest review. Jak każdego piosenki, filmu, czegokolwiek. Warto zachować symetrię. Jak zwracamy uwagę na drobne rzeczy, które ktoś zrobił źle, zwróćmy uwagę na dobre rzeczy, które ktoś zrobił dobrze. I to spowoduje w dłuższej perspektywie, że zamiast ktoś pomyśli o nas, o, ten upiera znowu wejdzie w mój code review, w mojego pull requesta i tam napisze mnóstwo rzeczy do poprawienia, jak rzeczywiście zwracamy uwagę również na rzeczy pozytywne, nawet drobne, to odbiór takiego code review, takiego pull requesta jest dużo, dużo inny. Ktoś traktuje taką współpracę, a nie jako czepialstwo. I to jest taka też drobna rzecz, którą warto wdrożyć w życie. Dobra, trochę hintów było. Dziękuję.